Rodzina dziedziczy długi zmarłego względem ZUS-u czy Urzędu Skarbowego. Takie dziedziczenie możliwe jest na podstawie przepisów, które określone są w rozdziale 15 Ordynacji Podatkowej, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. I w pierwszej kolejności spadkobiercy dziedziczą prawa majątkowe i zobowiązania zmarłego podatnika, które uregulowane są w przepisach prawa podatkowego oraz zawartych indywidualnych decyzjach wymiarowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej spadkobiercy, którzy przyjmują zaległości, które są konsekwencją nieodprowadzania przez spadkodawcę podatków przyjmujących, również dodatkowe koszty. Do takich całkowitych kosztów zadłużenia należy doliczyć dodatkowo odsetki za zwłokę, koszty postępowania podatkowego, opłatę prolongacyjną, koszty upomnień czy koszty postępowania egzekucyjnego. Dziedzic w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o nabyciu spadku, musi złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu tego spadku. No i oczywiście brak złożenia oświadczenia w tym terminie uznawane jest za przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dziedziczyć możemy jedynie prawa majątkowe. Do takich praw należą m.in. sprzęty, którymi posługiwał się przedsiębiorca, biuro, samochody. W sytuacji prawa niemajątkowego polski system prawa nie posiada przepisów, które pozwalałyby na przejęcie nam na przykład NIP-u czy REGON-u oraz jakichś koncesji czy kontraktów. Niestety w chwili śmierci przedsiębiorcy spadkobiercy muszą zawierać umowy na nowo. W przypadku niezakończonego postępowania spadkowego długotrwałe zawieszenie firmy najczęściej kończy się zamknięciem takiej firmy na stałe.